bardzo dobra. Przede wszystkim duże walory poznawcze. Ja nie miałem jeszcze możliwości przejść po wszystkich miejscach wystawowych, ale zaraz po spotkaniu z panem prezydentem to zrobię. Bardzo interesujące są rzeczy, które widziałem do tej pory, chociaż mało widziałem. Ja mam to szczęście, że kończyłem studia w roku 1993, więc już zacząłem żyć w, nazwijmy to, realnym kapitalizmie. I no to jest olbrzymi postęp, tak? To nie da się porównać to, co było 20-25 lat temu, a to, co jest dzisiaj. My jesteśmy zupełnie innym krajem, innymi ludźmi jesteśmy też. To dobrze. Głównie mówi się oczywiście o PKB, tak? Który nie tylko jest dodatni, ale najszybciej rośnie w stosunku do akurat tego okresu 20-25-letniego, no to są kilkusetprocentowe przyrosty, tak? Dynamika jest bardzo duża. Wydaje mi się też, wbrew pozorom, tak, że nie jest aż tak trudno z pracą. Trzeba oczywiście mieć wykształcenie, tak, trzeba czasem się wpasować w pewną niszę potrzebną, ale jest moim zdaniem dużo, dużo lepiej. Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem rozwoju. Jesteśmy na 5. miejscu pod kątem sumy bilansowej, czyli jesteśmy dosyć dużym bankiem. Od 2 lat realizujemy program Inwestycje Polskie, przede wszystkim udzielając gwarancji dla mikro, małych i średnich firm, gwarancji de minimis. Tylko w tamtym roku udzieliliśmy tych gwarancji na prawie 8 miliardów, co przełożyło się na kilkanaście miliardów kredytów. To jest ponad 50 tysięcy firm, które skorzystało z pomocy. Z drugiej strony finansujemy duże inwestycje. Też wydaliśmy około 7,5 miliarda w tamtym roku. Tylko w miesiącu maju podpisaliśmy umów na kolejne 2 miliardy. No i zaczynamy funkcjonować na rynku kapitałowym, tak? Jesteśmy na etapie powołania własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jako bank hurtowy dla systemu bankowego, jako bank, który stabilizuje system bankowy, finansowanie inwestycji w tym kraju, będzie się rozwijał w sposób bardzo dynamiczny. Powinniśmy też wejść w taką bankowość bardziej elektroniczną. Troszeczkę będziemy inaczej wyglądać na pewno za 20 lat pod kątem informatycznym. Natomiast będziemy jeszcze bardziej widoczni w zakresie finansowania inwestycji długoterminowych. Chcemy też aktywnie korzystać z pieniążków Unii Europejskiej.